Witajcie w mojej pysznej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować wspaniałe marchewkowe ciasteczka z jabłkiem. Zapraszam do oglądania. Do przygotowania ciasteczek będą nam potrzebne 3 średniej wielkości jabłka, 3 szklanki mąki pszennej, 3 łyżki cukru, 200 g startej na drobnych oczkach marchewki, 140 g zimnego masła, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 3 jajka, łyżeczka cynamonu oraz 4 łyżki cukru pudru do opruszenia ciasteczek. Bierzemy średniej wielkości miskę, wbijamy jajka, wsypujemy cukier, przez chwilę miksujemy. W międzyczasie rozpuszczamy na małym ogniu masło. Przesiewamy mąkę. Proszek do pieczenia. Dodajemy marchewkę. Wlewamy wystudzone, roztopione masło. I mieszamy. I zagniatamy ciasto marchewkowe ręką. Ciasto gotowe. Odkładamy miskę na bok. Przygotowujemy sobie deskę do krojenia oraz jabłka. Obieramy je ze skórki. Kroimy na plasterki. I nożykiem lub metalową tylką do ozdabiania tortów wycinamy środki. Teraz krążki jabłek opruszamy cynamonem. Przygotowujemy sobie blaszkę do pieczenia, wyłożoną papierem do pieczenia. Przygotowujemy sobie miskę z ciastem. Ciasto jest dosyć klejące, dlatego zanim zaczniemy odrywać kawałki ciasta, możemy sobie dłonie delikatnie nawilżyć olejem. Odrywamy ciasto mniej więcej wielkości orzecha włoskiego. Robimy kuleczkę, spłaszczamy i układamy na blaszce. Ciasteczka gotowe. I teraz na każde ciasteczko marchewkowe dajemy krążek jabłka. Możemy lekko docisnąć. I tak przygotowane ciasteczka wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni, grzanie góra-dół bez termoobiegu, na środkową półkę na około 35 minut. Ciasteczka gotowe, pozostawiamy je do ostygnięcia.